Szanowni Państwo, jesteśmy w holu uczelni Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Zostaliśmy zaproszeni przez pełnomocnika, panią Marzenę Łukaszuk. Jesteśmy tutaj z członkami Galerii 105 i z jego opiekunem, panem Dariuszem Zdrojewskim. Jesteśmy tutaj z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i przede wszystkim podziwiamy ich obrazy. Chcę powiedzieć, że te obrazy zrobiły wrażenie na profesjonalnych artystach. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie, które było kontynuacją naszej udanej współpracy z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych, będzie miało swoją kontynuację. Takie przyrzeczenia dostaliśmy od władz uczelni. Witam serdecznie wszystkich na przepięknej wystawie pod tytułem Szczerość. Jest to wystawa twórców osób z niepełnosprawnością intelektualną, które współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skierniewicach. Te prace zostały wykonane przez osoby już dojrzałe pod kierunkiem pana Dariusza Zdrojewskiego, artysty plastyka. Właściwie pan Dariusz powiedział, że one nie tyle zostały pod kierunkiem wykonane, ale pod jego opieką, więc mam to do czynienia z wysokiej jakości sztuką, niesamowicie wrażliwą. Przepiękne barwne obrazy pastelowe zachęcają do oglądania. Nie tylko artyści profesjonalnie czy studenci naszej akademii są zachwyceni tymi pracami, ale nawet pracownicy dyżurni, jak nie wiem, pan portier. Spotkałam się z taką sytuacją, że pan portier po nocy specjalnie przychodził tu i oglądał tę pracę, bo był zachwycony rysunkami i obrazami tych młodych twórców. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ta wystawa w końcu doszła do skutku, bo już półtora roku naszej znajomości z panią dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego trwa i w końcu udało się tę wystawę zrealizować. I mam nadzieję, że też współpraca będzie się rozwijała, nie tylko na podłożu dydaktycznym, bo pani dyrektor zaprasza nas też na pokoje, że tak powiem, czyli galeryjne pokoje w Specjalnym Ośrodku, czyli twórców, którzy mogli przyjechać i pokazać swoje prace tam też i zorganizować warsztaty, ale też na podłożu działań takich dotyczących wzornictwa przemysłowego. Nasi studenci też projektują różne urządzenia, różne pomoce dydaktyczne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Myślę, że na tym poziomie też moglibyśmy się spotkać i współpracować razem. Tytuł Szczerość jest jak najbardziej na miejscu i to chyba mówi wszystko za siebie, bo nie ma tutaj żadnego owijania w bawełnę. Są prawdziwe wartości malarskie, które nie są wyuczone. To jest wrażliwość na kolor, ciekawe kompozycje i nie wiem, na ile tutaj praca pedagogiczna miała wpływ lub w ogóle może mieć wpływ, bo to naprawdę jest taka wrażliwość, którą my w pewnym momencie tracimy w okresie szkoły podstawowej, a tutaj widać, że nie ma żadnych zahamowań, jest odwaga, której czasem my możemy pozazdrościć. Niektóre osoby wyróżniają się. Są zaprezentowane całe cykle malarskie, że byłem zaskoczony ich spójnością i dojrzałością. Także mam nadzieję, że ta współpraca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z ośrodkiem, ze Szkołą Społeczną w Skierniewicach, którą też wiem, gdzie ona jest, jestem sam ze Skierniewic, mam nadzieję, że ta współpraca będzie układała się jak najlepiej, będziemy mogli jej wychowanków gościć ponownie w naszych murach. I być może my też coś zaprezentujemy z naszych czy wykładowców, czy studentów i żeby taka wymiana mogła nastąpić. Państwa bardzo serdecznie w imieniu władz szkoły. Oczywiście wystawę zwiedzaliśmy tutaj już wielokrotnie, bo wisiała dosyć długo. I no, tak jak jak tytuł wskazuje, przede wszystkim chodzi tutaj o szczerość. I naprawdę jest to piękna wystawa, także gratuluję wszystkim autorom. O co chodzi w sztuce tak naprawdę? Właśnie o tą szczerość. Tym bardziej ta wystawa, myślę, że jest bardzo ważna dla nas wszystkich i bardzo się cieszymy, że jest w gmachu naszej uczelni. Gratuluję wszystkim autorom i jeszcze raz witam Państwa w naszych
progach. A wszyscy brawo dla autorów. Dziękujemy i tak jak powiedziałam, liczymy na współpracę. Serdecznie zapraszamy do Skierniewic, do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Piękne miejsce, klimatyczne miejsce i bardzo ciepłe i życzliwe. Więc mam nadzieję, że Państwo to potwierdzicie. To dziękujemy bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło Państwa poznać i pokazać to, co mogliśmy zobaczyć ze szkoły. Cieszę się, że udało się wejść do tych pracowni takich bardziej warsztatowych, gdzie mogliście sobie spróbować tak sami po prostu coś podziałać. Możemy podziękować tylko brawami. Pięknie dziękuję.